Pierwszy raz zacząłem skakać na lata 4 lata temu. Do treningów namówiła mnie pani Adzia Zębu, która założyła ten klub nasz, LKS Ząb. Bardzo się cieszę z tego, że skoczyłem tutaj na tej skoczni 128 metrów. No i z Mistrzostwa Polski młodzików w Szczyrku. Miesiąc temu, około godziny 6 wieczorem, trener do mnie zadzwonił, że na 12 tydzień rano pojedziemy na trening na Krokwie pierwszy raz. No i nie spałem przez to całą noc, bo chciałem skoczyć. Już widziałem to przed oczami. No i rano się jakoś zasnąłem, rano obudziłem się. No i zjadłem śniadanie, trener przyjechał, po mnie przyjechaliśmy tutaj. No i wyjechałem na górę. Czułem lekki strach, ale to już... czułem lekki strach. No i wsiadłem, zapiłem narty, wsiadłem na belkę. No i puściłem się i pojechałem. Na progu to już wszystko zapomniałem, o czym, o tremie, o wszystkim. No i odbiłem się, no i skoczyłem 112 metrów za pierwszym skokiem. Bardzo się cieszyłem, wyjechałem drugi raz, no i 120 metrów. No i oddałem na tej skoczni 20 skoków. Najdłuższy był 128 metrów, właśnie o którym przedtem powiedziałem. Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. No jak na razie to ja mam jeszcze czas. No i może za jakieś 5-6 lat wystartuję, jak będę dobrze skakał. Kiedy mi go dali, właściła we środę, by pośliła, piątki by przeżyła. Kiedy go nie da, to...